Witam Państwa w kursie pod tytułem Jak zbudować stronę internetową swojej firmy szybko i tanio. Po tym jak wgramy nasze pliki Joomla na serwer do odpowiedniego katalogu, to musimy wpisać adres naszej witryny. W moim wypadku będzie to kosmetyka.jdw.jp.pl. I otworzy nam się taki oto tutaj instalator. To jest krok pierwszy instalatora, konfiguracja witryny. Podajemy tutaj podstawowe dane. Nazwę witryny. W moim wypadku to będzie kosmetyka. Opis witryny. Czy tutaj opis. Czy co to będzie za witryna, czy też opis działalności naszej firmy. Uwaga, adres e-mail administratora. Nazwa administratora. Uwaga, używajmy czegoś innego niż admin. W moim wypadku to będzie moje imię. Nie używajmy admin, administrator, czy coś w tym rodzaju. Hasło administratora. Minimum 8 znaków alfanumerycznych. Pamiętajmy o tym. Nie róbmy hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A więc wpisujemy tutaj hasełko. Ja mam mniej znaków. Bo i tak ta witryna niedługo wyleci. Dobra. Witryna wyłączona, to znaczy, że po instalacji witryna nie będzie osiągalna dla użytkownika zewnętrznego, tylko dla nas, administratorów. My jej nie wyłączamy i klikamy przycisk dalej. Kolejna rzecz jest dosyć trudna, ponieważ wcześniej musieliśmy założyć bazę danych. Z uwagi na to, że baza danych zakłada się w panelu administracyjnym serwera. Tych paneli jest bardzo dużo. Przynajmniej z 10, to nie będę tego pokazywał, ponieważ firma One and One ma swój panel administracyjny, Home ma swój panel administracyjny, AZ ma swój panel administracyjny, i tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy najpopularniejsze są dwa panele administracyjne: Control Panel i Direct Admin. Jak założyć bazę danych w tych panelach? Direct Admin, Control Panel już Państwu pokazywałem. A więc tutaj wpisujemy nazwę użytkownika. Po tym, jak założyliśmy bazę danych, hasło, nazwę bazy danych tutaj podajemy. W moim wypadku nazwa użytkownika, nazwa bazy danych jest taka sama. Przydrostek dla tabel baz danych. Tutaj zostawiamy losowe znaki, chyba że mamy możliwość założenia tylko jednej bazy danych. To wtedy rozróżniamy te wpisy poszczególnych witryn za pomocą tych przedrostków, ale to dla bardziej zaawansowanych pominimy to. I klikamy dalej. Instalujemy bez przykładowych danych, czy chcemy dostać podsumowanie na nasz adres mailowy, czyli ten. Podsumowanie to jest wszystko to, co jest tutaj poniżej. Wybieramy na nie i klikamy instaluj. W tej chwili następuje instalacja. Jak mamy szybki serwer, to trwa ułamek sekundy. I teraz tak, jeżeli chcemy mieć witrynę po polsku, to klikamy tutaj dodatkowy krok, instaluj język. Wybieramy tutaj sobie język polski. A następnie klikamy dalej. Instalacja trwa chwileczkę, to jest pobranie plików. I na kolejnym ekranie mamy możliwość wybrania, czy chcemy zbudować witrynę wielojęzyczną. Ja tutaj ustawiam na nie. To będzie zupełnie inny kurs o witrynach wielojęzycznych. I tutaj wybieram sobie język polski dla zaplecza, czyli całe zaplecze Joomla będzie po polsku i witryny też polski. I klikam dalej. I zasadniczo mamy już Joomla zainstalowaną. Usuwamy katalog instalacyjny. To jest ważne. Usuwamy ten katalog. I możemy przejść na nasze witryny lub na zaplecze. I tutaj mamy zaplecze. Jak się tutaj zalogować i co na tym zapleczu na pulpicie zobaczymy, to będzie w następnym odcinku. Odcinków łącznie jest 13 i omawiam tutaj podstawowe rzeczy związane z bardzo prostym szablonem Zenit, ze sliderem, z podstawowymi modułami, jakie tutaj chcemy sobie zainstalować. Zapraszam do korzystania z kursu.